Yeah. Oh, oh, oh! Chamuj! Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forzy Horizon 5 tryb Fortnite. Zanim zaczniemy, moi drodzy, posłuchajcie tej fury. Ja jestem w trakcie robienia, słuchajcie, BMW X6 do driftu. Robię na standardowym silniku na razie, ale posłuchajcie tego. Ja pierdzielę, tu są chomiki w tym silniku. Ej, straszne, o co tu chodzi? Jak jeszcze nie byliście, to koniecznie zajrzyjcie na mojego Instagrama. Ostatnio wrzucałem storiskę z moją nową kierownicą. Jakby ta, na której teraz gram, nie była nowa, a gram na niej od września? Od września poprzedniego roku, także no kilka miesięcy i już mam nową, słuchajcie, od Fanateka. Także już na Instagramie jest, Instagramowicze już wiedzą, wy też wpadnijcie, zobaczcie, co tam ciekawego się szykuje u mnie na channel, tam są informacje o live'ach, w Insta Stories możecie sobie zobaczyć. No i oczywiście takie najszybsze informacje odnośnie tego, co się u mnie dzieje generalnie i co się pojawi na kanale na przykład też. Cholera, nie mogę sobie PM-ki. Jakieś, ej, ten silnik standardowy jest za słaby. Ja go próbowałem tutaj przykoksić i do driftu nie bardzo, tutaj tylko lekko, ledwo na dwójce, na trójce da się driftować. Najlepiej idzie na dwójce, ale trochę fura jest za ciężka, bo po odciążeniu jakieś 1600 kg waży i no ma 600 koni mechanicznych. Także to jest maksymalny tunik standardowego silnika. Troszkę słabo do driftu w Fordzie, niestety. A nic się chyba tutaj nie da zrobić standardowym silnikiem, a ja strasznie jestem fanem tego, aby do driftu czy do jakichś hardkorowych tuningów zostawiać właśnie standardowe silniki, bo one mają ten swój taki unikalny dźwięk, no nie? Więc bardzo lubię, no ale niestety tutaj w przypadku tego BMW będę musiał w ogóle SUV do driftu. Ale co, leci? No leci, no jakoś tam leci, ale no mówię, mocy trochę dziadowi brakuje. Strasznie lubię zaczynać z wulkanu, już wam pokazywałem wiele razy tę miejscówkę. Ale wiecie co, za każdym razem jak tu zaczynam, mam takie wrażenie, że mogę mieć dostęp do każdego miejsca na mapie w ułamku sekundy, bo mogę zjechać po prostu z górki i już jestem, no nie? I na przykład tutaj mamy kolejny dropik, startuję sobie zawsze od tego obserwatorium radiowego i tego teleskopu radiowego i sobie patrzę dropy najpierw, to zależy gdzie jest strefa, no nie? Zbieram sobie stąd, ale najważniejsze jest to, że mogę sobie, wiesz, nawet słabym samochodem szybko zjechać gdzieś tam w dół i mieć dostęp do następnej części mapy. Na przykład jak my sobie, poczekaj, zobaczymy mapę, a mapę patrzymy sobie, mapę patrzymy, o kurde, ty, gdzie ja tu patrzę, nie tu, tu nie, tu mi przyspiesza, o, Deberti, nice, gdzie ja mapę patrzę, tu mam. O, sterowanie mi się pozmieniało, co jest, kurde. Dobra, zabieramy furę, kurde, żeby sąsiad nie miał. O, dobra, już wiem, gdzie mam mapę. Tutaj do góry pyk i już jest mapkie. To wiecie co, dzisiaj sobie trochę inaczej pojedziemy niż zawsze, bo zawsze gdzieś tutaj... Ty, patrz, co mnie tu zablokowało? Chłop nie mógł wystartować! Ale wystartował, kurde, dał jakiś mały kamyczek pod kołem i samochód, zobaczcie jaki on ma prześwit, on ma taki prześwit, że przez większość samochodów naszych polskich drog by po prostu przejechał przez dach, a nie mógł przejechać tutaj przy Fordzie przez jakiś taki mały kamyczek. Jezu, w miejscu stałem, nie mogłem się ruszyć, no ech, mogliby trochę lepiej zrobić, wiesz, tą... No, tą amortyzację w tych samochodach w Fordzie, żeby chociaż troszeczkę namiastka spin tires była tutaj, no nie? No bo, patrz, tutaj jest na przykład taki mały kamyk. Zobacz, jaki tu jest przeciw w tym samochodzie. Dobra, tu przejechał. Tutaj, no okej, tutaj też przejechał. Tu przejechał, ale tu już nie przejedzie, zobacz. Koniec, nie? Ma jakąś taką lokalę. No dobra, tam w umiarkowany sposób nawet jakoś tam przejeżdża, ale wiecie, o co mi chodzi. Czasami są naprawdę takie super zawieszone samochody z super zawieszeniem. Bardzo wysokie i nie potrafią przez jakiś mały kamyczek przejechać, to jest takie denerwujące, no nie? Ech, no dobra, trudno. Dzisiaj zjedziemy sobie od tej strony wulkanu, tu na tym wulkanie mamy trzy łącznie zjazdy, które... Ty, ja cisnę gaz z góry, tu się nic nie dzieje.
trzy takie zjazdy, to jest jeden z trzech, który możemy sobie zjechać bez żadnych przeszkód, większych przeszkód. Mamy oczywiście drzewa, które warto wymijać, prawda? Wydaje mi się, że na którymś wyścigu te drzewa są wycinane, a w jeździe dowolnej, czy tutaj w eliminatorze, one jakby są. To jest dość ciekawe. No, ale tutaj jest tak w miarę bezpiecznie, też tak w miarę bezpiecznie można sobie zjechać. Dobra, słuchajcie, mamy piąty poziom, tu nie ma na co czekać. Na wulkanie się dorobiliśmy. Jedziemy się z kimś ścigać, no bo przecież o to tu chodzi. Dobra, jak się trąbiło? O dobra, mam trąbienie tu. Wszystko mam, mapa jest. Tu już widzę dwóch ziomeczków się gdzieś ze sobą ściga. No to jedziemy, szukamy. W ogóle trzeba te zasrane piniaty zbierać. No ja muszę bardzo dużo odcinków nagrać, bo kurczę, trzeba to wszystko pozbierać. No jak ja mam tam teraz skoczyć jakim autem? Muszę zapamiętać, gdzie te miejsca są. A najlepiej właśnie odkrywać sobie te piniaty na trybie Fortnite. No nie, no bo tutaj i tak po całej mapie śmigamy i szukamy dropów. Więc skoro szukamy tych dropów, to przy okazji możemy te zasrane piniaty pozbierać. Problem tylko w tym, że niewiele mi czasu zostało, aby je wszystkie ogarnąć. Bo w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, został już tylko jeden dzień, aby to dokończyć. Także chyba nie zdążę wszystkiego zrobić. Łącznie jest 15, zebrałem dwie i wiem, gdzie są pozostałe, znaczy wiem, gdzie są następne trzy, które mógłbym zebrać, ale są trudne do zdobycia. Jedno mam do zdobycia na takim balkonie, kojarzycie tam przy hotelu, no nie? Oho, oho, tutaj się dwóch ściga. Dawaj, dawaj, bierzemy się za to. Nie wiem w ogóle, którym... Ło, nie to, mapę, nie, nacisnąłem mapę zamiast, kurde, to nie tak. Sobie mapę też bym mógł przejrzeć sobie. Tutaj ziomek, ja udaję, że jestem ten, że mi słabo idzie opanowanie samochodu. Dawaj, jedziemy, go. Czekaj, ja ty... okej. O, ja tutaj mam trąbienie, no właśnie. Jeszcze mi brakuje tego, żebym mógł się do tyłu patrzeć, ale to już mi przycisków brakuje na kierownicy niestety. Strasznie krótkie biegi są w tym Deberti. Gościu, jak się na mnie rzucił, ty... Go, 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 go. Woo! O, chyba mnie dogania tamten typ. Co on miał? Bo nawet nie spojrzałem. On miał chyba mini, nie? Coś takiego. Jak miał mini, to ja mu współczuję. No, tragedia jest to mini, ale trudno już. Jak jedziemy, to jedziemy. Pyk, piąteczka, na H-shifter, na sekwencji. Rozwalamy gościa. I dotarliśmy, kurde, coś mi się za bardzo kierownica trzęsie na tych wybojach. Zaraz sobie zobaczę ustawienia, jakie tam mam, bo kurde, jest tragedia. Na szczęście w tej części Fordy można sobie zmniejszyć moc force feedbacku typowo na offroadzie, co jest mega, mega fajne. Tego mi strasznie brakowało w czwórce. I zaraz sobie wejdziemy i to ustawimy. Chyba nie ma nikogo w pobliżu, nie, także możemy sobie zaryzykować i szybko to sprawdzić. I tak, wchodzimy sobie tu na dół. Ja mam ustawienie, o, już mam nawet zmniejszone, zobacz. Dajmy na 1 nawet. Albo na 2, o, coś takiego, na 0,2. Strasznie mi się telepie ta kierownica. O, teraz jest lepiej, ale... Nie, chyba będzie w porządku, może 0,3 dam później, bo trochę nawet za słabo teraz jest. Trochę za słabo, dajmy sobie na 0,3. Także teraz przy okazji możecie zobaczyć, bo część osób się pytała: ej Lucek, jakie ty masz ustawienie kierownicy tutaj w Fordzie? Ja mówię, no mam standardowe, no i proszę bardzo, mam standardowe. Poza tym, że mam offroady tak ustawione. O, dobra, zobaczmy sobie mapę szybko. Ua, ty, to już koniec mecza zaraz będzie. 23 osoby zostały. Ja mam taki super wóz, ja nie wiem, czy go będę zmieniał. Jak mapa się skończy w tym miejscu, no to mamy w sumie dostęp do autostrady, nie? Warto by było warto by było jakiś taki szybszy wóz mieć jednak. Chociaż ten jest naprawdę zajebisty, patrz. Mógłbym teraz to mini wziąć, Jezu, ale to byłby downgrade. Kurczę, bym wtopił, jakbym tak zrobił. Czasami, wiesz co, jak ja nagrywam odcinki albo streamuję, to mam takiego laga mózgu i robię jakieś strasznie głupie rzeczy. I potem oglądam powtórki, albo oglądam jakiś odcinek czy coś. I myślę, kurde, przecież można by było to tak zrobić, dużo prosi, dużo łatwiej, no nie? Wy pewnie jak oglądacie ten odcinek, też macie takie coś, ja bym to zrobił inaczej, bym to zrobił lepiej. Ej, jak ja gram poza odcinkami albo poza streamami, to też zupełnie inaczej się zachowuję. Jestem jakiś bardziej spokojny, bardziej opanowany, wiesz. Mogę sobie, mam dużo czasu, żeby sobie coś tam przemyśleć. Nie, mam spokój, niczym nie muszę się przejmować, czy się nagrywać, czy nie nagrywa. Jakby jest dużo lepiej, nie? A tutaj cały czas coś...
Dobra, nie wiem, czy mi się uda to wygrać. Podjechałem sobie, Hold up, mate. Dobra, trzymam się. You touch my tra-la-la, my ding-ding-dong. Oh, ale jakbym go rozwalił, ale patrz! Kościu, jaki był... Widziałeś? Wysłał mi te emotikonki, żeby mnie tam, wiesz, troszeczkę zdenerwować. A się rozwalił o jeziorko! Dobra, mamy Forda Bronco, będzie trochę szybciej. Ale będę miał 17 tysięcy biegów, dobra. Tutaj jest gościu, jestem w środku strefy, ła, to niedobrze. Ale ryzyk fizyk, bierzemy go. Tutaj typo gdzieś zwiał, co on tam ma? No słuchajcie, jak ma garbusa na tym etapie gry, to katastrofa jest. Działaj, ma coś szybkiego, na pewno. Jak to po jednym ostatnim był świetny, kurde. Dobra, tutaj coś widzę. Jezu, jak oni popierdzielają, ja nie wiem, kogo mam tutaj ścigać. Najlepiej by było w takim wypadku zapierniczać właśnie dookoła strefy, nie? Jak nadarzy się okazja, to dopiero wtedy zaatakować. I tak chyba sobie popróbujemy trochę. Wiesz, żeby od krawędzi strefy zaatakować. A ten gościu w bronko. O, czekajcie, coś tutaj do mnie ćwiczy. Nie, dobra, tego nie chcę. Ten gościu w bronko by mnie porobił, nie? Gdyby troszeczkę spokojniej i ostrożniej jechał. On się, wiesz, tutaj mi wysłał te modikonki, już się ze mnie wyśmiewał, że wygrał. A, to kurde! A już tak też miałem kiedyś odwrotnie, że ja tak robiłem z komuś. I właśnie przegrałem. To jest takie, wiesz. Dobra, tutaj jest jakiś gościu, on coś tu kombinuje, on coś tutaj robi. Dobra, i pa 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 pa. Gdzie on jest? Gdzie on? Oh yeah! Robimy to, Porsche! Dobra, ryzykujemy namioty. Nie jechałem przez nie jeszcze. Good, dobrze jest. Teraz tak, czy to będzie na wiadukcie, czy pod wiaduktem? Bo coś tam niepewna sytuacja jest, dawaj Broncio. Ty, ej, Porsche się trzyma z tyłu ładnie. Za wiaduktem nawet, okej, to wyglądało tak, jakby miało być pod wiaduktem przez chwilę. Ale Porsche, ty zobacz jak blisko, gościu. Ja pierniczę, to ten Bronco taki słaby? Bronco 7 poziom, a Porsche, który tam, 5, 6? 6 chyba miał, nie? Zaraz zobaczymy. Porsche 5, wow! Okej, metro, MG metro jeszcze nie miałem. I co to dobre jest? Bo ja pierwszy raz mam ten samochód na trybie Fortnite. Nie wiem, co mi się tutaj wydarzy zaraz. Jadę dookoła strefy, tak jak sobie planowałem. 10 graczy zostało. Moglibyśmy z kimś jeszcze szybko zrobić wyścig. Spróbować przynajmniej. Okej, tu mamy coś. Wszyscy mają takie przykokszone fury, więc nie wiem, czy mi się uda. Zobaczmy, jak szybko strefa. O, okej, dobra, tu już będzie po pojedynkach. Teraz możemy ustalić. No nie, no będziemy musieli autostradą jechać. Niestety w metrosie nie mam wysokiej prędkości maksymalnej, więc może być ciężko, aby to ogarnąć. Myślę, że na 70%, na 80% będziemy jechać w drugą stronę. Więc już się tu ustawiam, żeby się rozpędzić. Get ready for the final showdown! Dobra, zobaczmy. Kukoks jakiś ziomek. Myślę, że będzie w tamtą stronę. Mamy 21 sekund. Mogę się już chyba powoli rozpędzać. O kurde, 10 poziom Mercedes. On mi już kiedyś pokonał sromotnie. Na niego naprawdę trzeba uważać. 11, 10. Tak, on już wie, że będzie tam. Ja już mam 5 biegów i 214 km na godzinę. To chyba lepiej bym zrobił, jakby został w bronku, co? Najgorzej. Ej, to jest dobra fura! To jest dobra fura, jakbyśmy skończyli gdzieś indziej, nie? A takie z 6 poziomu RS7 to było chyba, nie? RS7 mnie rozdupszy tutaj. O Boże, tragedia. Mogłem to inaczej, mogłem jakiś inny samochód sobie, nie wiem, nawet jakiś z dropu wziąć, cokolwiek. No nic, ja muszę jechać w linii prostej. Bo moją mocą są offroady, shootery, takie sprawy, nie?
Więc jedyne, co mogę spróbować, to skrócić drogę jakoś. 5 biegów. Ostatnio nie mogę wbić szóstki, nie ma tutaj. Nie ma. Zabrali mi szósty bieg. Dobra, tutaj trochę asfaltu zahaczymy, okej. Ja nie wiem, na pewno, ja jestem pewny, że na 100% źle zrobiłem, zjeżdżając tutaj na ten off-road. Mogłem spokojnie jechać tą autostradą jeszcze i coś tam popróbować, bo tutaj dużo się nie skróci tak naprawdę. Ale jadę, no przecież to i tak widzieliście, że to... To przegrana sprawa była, ech. Zobaczcie, taki wysoki poziom samochodu miałem, a tu co? Nie pykło. To nie tylko poziom samochodu się liczy, ale też typ samochodu, no nie? Zobaczcie, w Forcie Horizon 4 generalnie jak miałeś samochód taki offroadowy tam z 8 poziomu, no to już byłeś na takiej zwycięskiej pozycji, no nie? A tutaj? No nie do końca, zobaczcie. Offroadowy, fantastyczny, szybki samochód z mega przyspieszeniem, 200 km na godzinę, budzik zamknięty i koniec. I co wy na to? Nie ma lekko. Także tak, tutaj no mogłem przewidzieć trochę, jak ten mecz się skończy i ewentualnie no, próbować wylosować jakiś tam jeszcze inny samochód, szybszy może. W każdym razie będę pamiętał już, bo pierwszy raz miałem metro, że metro ma bardzo niską prędkość maksymalną, ale kozackie przyspieszenie. No dobra, lecimy dalej. Widzę, że teraz bardzo podobny mecz. Zobaczcie, w którym miejscu jest strefa. Też mniej więcej w tym samym miejscu będzie się kończyć co wcześniej. Więc raczej będę teraz celował w samochody, które mają wysoką prędkość maksymalną na asfalcie zwłaszcza. I w ogóle generalnie wysoką prędkość maksymalną, bo to się bardzo może przydać przy końcu tego meczu. Kurde. Ja tu mam świetne maskowanie na tym śniegu w tym białym garbusie. No nic, tym razem nie poszczęściło się na szczycie wulkanu. Nic nie ma, ale za to mogę szybko się gdzieś tam przenieść. Tak jak mówiłem, jak jestem na wulkanie, mam dostęp do całego świata gry praktycznie od razu. Także to, że strefa jest tak daleko, wcale mi nie jest groźne. Mogę sobie wybrać miejsce, które będzie najbardziej dla mnie komfortowe, żeby dosłownie się przeteleportować tam szybko, zjeżdżając z tej góry maksymalną prędkością, jaka jest dostępna dla tego samochodu, praktycznie spadając z przepaści. I już od razu piąteczka, szóstki tu nie ma niestety i ho! I jedziemy prosto w dół. No niestety widzę, że tam po drodze dropów nie ma. Coś tam daleko przy festiwalu głównym jest, ale tam się chyba nie będę zapuszczał nawet. Zobaczcie, ten Garbi ma wyższą prędkość maksymalną niż metro. Przed chwilą było 220. Jednak się zapuściłem w tą strefę Festival Horizon. O kurde, tu chyba nie przejadę. Straszny jest ten samochód. Cokolwiek będzie w tym dropie, myślę, że będzie lepszy od Garbiego. Coś tak czuję. No i chyba nie było tu za wiele ludzi, więc może będzie coś dobrego dla mnie. Może się coś ostało fajnego. I co my tu ma... Oooo! No i to ja rozumiem, zabieramy, hop! Jest moje. I kogo my tu mamy? A idealnie, jadę w dobrą stronę. Tutaj mamy miniacza. Patrz, to będzie piękne! Jedziemy! Dobra, przy okazji sprawdzimy prędkość maksymalną tego samochodu. Czy będzie wyższa niż MG Metro? Szósty poziom tutaj mam, a w tamtym był chyba ósmy, no nie? W tamtym metrosie. I zobaczcie, prędkość maksymalna jest, no troszeczkę niższa, no chyba było 215, 219, coś takiego prędkość, w każdym razie naście, no nie? Jest niewiele niższa prędkość maksymalna w tym samochodzie. Wydaje mi się, że może być przyspieszenie odrobinę gorsze, tam, wow. Przyspieszenie może być tu odrobinę gorsze niż w tym metrosie. Myślałem, że uda mi się trafić jakoś między tymi budynkami, naprawdę na kierownicy trzeba się nieźle namachać, żeby tu powymijać cokolwiek. Zwłaszcza podczas jazdy. Dobra, tutaj muszę ostrożnie. Czy można łatwo rozwalić, okej. Jesteśmy chyba na dobrej drodze, bym tam dał czadu. Ale jak świetnie byłem ustawiony tego gościa. Chyba nie ogarnął, co się właściwie z nim zaraz stanie. Nie był ustawiony w dobrą stronę, no nie? Od strefy to jest podstawa, żeby od granicy strefy atakować. I pyk. I mamy kolejnego pokonanego. Co my teraz wylosujemy? Pamiętajcie, że pod koniec meczu, to jest coś tak ciekawe w tym trybie, nie? Pod koniec meczu, jak to w trybie Fortnite, jak to w Battle Royale, jak to w eliminatorze, zawsze ostają się ci najlepsi gracze. Więc i tutaj temperatura rośnie w miarę postępów, no nie? Dobra,
Zastanawiam się teraz, jak z tym Bronisławem, czy on ma wysoką prędkość maksymalną. Teraz będę wszystkie samochody pod tym kątem rozpatrywał, no bo ten ostatni mecz mega mi się nie podobał. Właściwie to końcówka, bo generalnie cały mecz poszedł całkiem nieźle, ale końcówka była paskudna. Bronko zdobyte, czyli no chyba będzie tu wyższa prędkość maksymalna. Ła. Nie no, tu szósty poziom. Ty, ale tropy fajne lecą dzisiaj. Naprawdę, całkiem ładnie. Jeszcze drugi poziom mi się nie trafił, póki co. Tam widzę, że ktoś dropa próbował brać, ale stwierdził, nie, to jest za niski poziom. Ja uciekam. A, niespodzianka! Dobra, gdzie idziemy? Ekstra, ale żem to wyczuł. No i znowu od strefy, pyk. Jedziemy. Ouu, shit! Ale Bronko się wybija strasznie. Ciekawe, czy można... O, można tutaj na tym trybie ściągnąć mu dach? To... Nie wiem, jak mi się... Jak będę przegrywał teraz bardzo, to się zatrzymam i ściągnę mu dach. Zobaczymy to. Ale ty, ciśnie ty po czwarty poziom. No ja się tam rozwaliłem mega śnie. Ale tamten gościu, który na poprzednim... meczu na pojedynku... Kurde, ale to było blisko. A w poprzednim pojedynku ze mną się ścigał? To też się właśnie gdzieś tak wybił strasznie, nie? Na jakieś kałuży czy coś. Patrzcie, jak to Bronko się... What? Ej, rozwali mnie czwarty poziom. Co on ma za furę? Ej, wow. Patrz. Ej, co to była za fura? Co mnie rozwaliło, ty? Pokaż mi jego auto. Zwykły! Ty, co jest? Ej, przez tą wybijkę przegrałem z Bronkiem. Siódmy poziom kontra czwarty. Czwarty mnie rozdupił. What? Dobra, na szczęście mam ten samochód i sprawdźmy. Czekaj. Left? Poczekaj, ja mam tutaj chyba nieprzypisany przycisk od ściągania dachu. Moment, zaraz musimy to sprawdzić. Controls. Convertible tutaj będzie. A, widzicie, nie mam. I teraz który by tutaj przypisać? Już nie mam wolnych przycisków na tym padziku. Jesteście gotowi zobaczyć tą animację? Pyk. O, działa. Co jest? Okej. Okay. A wiecie, co mi to przypomina? To mi przypomina takiego starego Citroena. Też się tam ściągało tylko tą wierzchnią. Albo jeszcze Fiat miał, ma chyba takiego. Tutaj będzie w ogóle taki Fiacik. Abarth to chyba tu powinien być. Ty, nie ma Abartha? Co ty gada? Ej, what? Nie ma Abartha w Fordzie? W każdym razie tam jeszcze tak dach ściąga, jakbyś puszkę otwierał z góry. A tutaj taki cały element. Czekaj, mogę? O, mogę. Taki cały element plastikowy? Nie, to chyba blacha jest, nie? To się po prostu odczepia i się ściąga, tak? I z tylnej klapy też się odczepia tą jakby taką szybę. No nie? Albo to odchodzi razem z górą. To chyba do góry jest przyczepione. Ciekawe, teraz zrobiło się z tego takie auto safari. Jeśli chodzi o te ściągane dachy, to jest tyle ciekawie w Fordzie Horizon, że jak je ściągniesz sobie i zmienisz samochód na inny i potem wrócisz do tego auta, żeby sobie go z powrotem wziąć, to ono będzie miało już ściągnięty dach. To jest bardzo fajne, że gra to zapamiętuje. Niestety w Fordzie Horizon, jak się obracamy za siebie, to widzimy tylko to, co jest za samochodem albo gdzieś tam z boku. Możemy sobie jedynie do przodu trochę patrzeć. Jak będę nagrywał więcej filmów z Gran Turismo 7, to wam pokażę, jak to wygląda w Gran Turismo, bo wygląda to niebo lepiej. Tutaj bardzo bym chciał, żeby była też ta kamera z tyłu samochodu, no bo patrzcie, że naprawdę bardzo ładnie ten tył wygląda tutaj w Forzie. Jakby nie ma się do czego chyba przyczepić, co? I większość samochodów wyglądałoby chyba w porządku. Tutaj widać, że niedoskonałości są, ale no generalnie nie byłoby tak źle, no nie? Natomiast w Gran Turismo 7 i w Forzie jest podobnie z lusterkiem wstecznym, czyli zobaczcie, w tym lusterku wstecznym nie widać tylnych siedzeń, generalnie tyłu samochodu widać od razu to, co jest za tylną klapą, za tylnym zderzakiem, no nie? Tak jakbyśmy sobie włączyli. Także te lusterka też są tutaj takie wiesz, udawane, no nie? W Fordzie i w Gran Turismo zresztą też. Hahaha, wiem, co sobie myślicie. Nie było jeszcze pojedynku Garbi kontra Garbi. Ja widzę, że tutaj się ktoś ze mną pojawił na szczycie wulkanu i ciśnie do bahacerkę. Jedziemy za nim i próbujemy go wyzwać. Mam nadzieję, że nie zdąży wziąć jakiegoś lepszego samochodu. O, Piata tu jest. Kurde, nie trafiłem. Mam nadzieję, że ten gościu nie zdąży wziąć lepszego samochodu do tej pory, aż go złapie. Bo bardzo mi na tym zależy, żeby zrobić na każdym odcinku chociaż jeden taki pojedynek, no. Garbi kontra Garbi. Jadę, widzicie, że w przeciwną stronę, w kierunku, znaczy od strefy.
Tam już widzę, że ktoś ma coś niebieskiego i jedzie prosto na mnie. Także jakie szanse są, że to wygram z X5? No, niestety, Garbi mi gdzieś uciekł, ale ja się nie poddaję, spróbuję zawalczyć z tą X5. X5 ma bardzo dobry samochód, no niestety. A my chyba mamy... Ja muszę zobaczyć na mapę. O cholera jasna! Nie, no to się nie może udać. Słuchajcie, musimy podjechać pod wulkan z powrotem. Ja kontra X5, ja w Garbi X5 w X5. I musimy tu podjechać. Ale ja już kiedyś robiłem taki pojedynek z kimś i właśnie miałem pojedynek Garbi kontra Garbi. Nie wiem, czy to kojarzycie. Ale było coś takiego, że ja pojechałem właśnie na wprost, a Garbi ten drugi pojechał sobie tą drogą, która jest tutaj wyznaczona, nie? Tutaj te podjazdy są bardzo strome i o ile BMW X5 raczej powinno dać sobie radę z tym podjazdem, to o tyle mój Garbi, co już zresztą przetestowałem, no nie masz najmniejszych szans, żeby tam się wspiąć. Już widzę, że BMW się wspięło, cholera. Dobra, muszę tutaj skrócić trochę. Mam odrobinę prędkości, a ten już jedzie do mety, a ja tu mam jeszcze, zobaczcie, co do wspinaczki. Cholera, jak można piątym poziomem wyzywać na pojedynek pierwszy? Zero honoru, to jest atak Rosji na Ukrainę, no. Zero honoru, ech. Powiem wam, przedostać się przez tą pustynię, ja nie, to jest jakaś strefa gazy. Co chwilę te kamienie, można się rozwalić, ja przed chwilą 5 razy byłem już tym Porszakiem na dachu. Próbując przemierzyć, naprawdę lepiej trzymać się drogi asfaltowej, albo jakiejkolwiek drogi, byleby nie jechać na przełaj, bo nigdy nie wiesz, kiedy może się natrafić jakiś kamień. Chyba że masz bardzo duży samochód i ta kamera od twojego samochodu jest oddalona na tyle, że będziesz widział dobrze teren, który jest przed tobą, tak? W przypadku mojego Porszaka, no nie bardzo widzę to, co jest przede mną i muszę mniej więcej zgadywać, co się zaraz stanie. 6. poziom, Porsche 959, bierzemy. Ktoś tutaj do mnie już jechał, widzieliście to? Dobra, ale ta potrzeba chyba szybsza, nie? Tam ci się wyzwali na pojedynek, ach, kurczę. Dobra, to co, jadę za nimi zobaczyć. Dobra, tutaj mamy jakiegoś ziomeczka. No no, 6. poziom. I Wolwiacz, to nie bardzo, 3 poziomy niżej, to nie. Pojadę koło niego, zobaczę, czy mnie wyzwie. Czekaj, bo tutaj ktoś za mną jedzie. Nie mogę się obejrzeć, kurczę, muszę padem. Druga taka sama potrzeba, jedziemy. Ja już zawracam. No dawaj! O ty kurde, ej, to jest koks! On wie o co chodzi, nie? Ej, zrezygnował? Ty, ja myślałem, że on co on robi? Oż ty w mordę, ej, to jest koksu, nie? Ale dobry... Ty, 6 mi się wbiła, czemu? Miałem 6 wbitą na H-shifterze i wbiła mi się, ale nagle tak, nie? No dobra, może jeszcze coś z tego będzie. Gościu trochę źle pojechał. Na szczycie wulkanu mamy metę. Na szczycie wulkanu mamy metę. Ja pojadę sobie tu, ale wiecie co, nie pojadę. Ja nie wiem, czy on będzie w ogóle kierował się przez las, bo jeśli tak, to jest głupi na maksa. Ja pojadę sobie tym podjazdem tutaj na wprost i on chyba też tak robi. Kurczę, ej, on też tak robi, kurczę, to jest dobry gracz, to jest dobry gracz. Tak, on ma nawet wersję premium Fordzy, bo widzę, że ma koronę przy niku. O nie, dobra, muszę coś wykombinować, ale nie wiem, bo on ma ten sam samochód, tak? 6. poziom, kontra 6. poziom. Tu nic chyba się nie wydarzy, jakby, nie? Będziemy mieli takie same przyspieszenie, taką samą prędkość maksymalną. Tak samo będziemy podjeżdżać pod górę. Chociaż mam wrażenie, że go trochę podganiam, nie wiem, wy też macie takie wrażenie? Tak jakby, nie? Coś tak trochę jest. A jak ja go podganię? Czy on to jest sam samochód? Dobra, ten się pcha tutaj. To nie jest do końca takie złe. Ale ty, jakim cudem jak go aż tak podgoniłem? I don't get it. Dobra, jedziemy tu. Ja sobie pojadę tu, żeby zjechać od razu na drogę. Żeby już się nie pchać na hopy, bo tutaj trzeba będzie też zjechać ostro. O, właśnie tak. Patrz, i tu są kamienie. Ole, to zrobił, patrz! Trafił? Ty, nie wiem, czy trafił, on chyba nie trafił! Cel!
Gościu, ale to porobiliśmy. Ja, ej, ale to był dobry zawodnik. Widzieliście, jak on zaczął mecz? On mnie nie wyzywał w momencie, kiedy jechaliśmy w ten sam, to samo miejsce, w ten sam cel. On mnie wyzwał dopiero wtedy, kiedy się odwróciłem, żeby mieć przewagę. To jest taktyka mistrzów. To jest, kurde, taktyka mistrzów. Dobrze grał. Nie mam pojęcia, dlaczego moje Porsche było jakby szybsze od niego, skoro to był ten sam samochód. Da się tu pojechać? Nie mógł tu trailcatem podjechać? Patrzcie, jak skacze dziwnie. O kurde, no to już macie odpowiedź, czy pchać się trailcatem pod strome podjazdy. Naprawdę ten wulkan jest bardzo zdradliwy. Jak będziecie kiedyś się tutaj pchać, uważajcie, bo może być to wasz koniec. Nawet takim trailcatem widzicie, że jest spory problem. Jest spory problem, aby tu ogarnąć. Dobra, ja też tym hashiterem muszę robić, bo wiecie co, no, wbiła mi się normalnie szóstka. Podczas tamtego startu ja nie wiedziałem, co się stało, nie? Nie mogłem samochodem ruszać, tak jakby ci ktoś zablokował przyspieszenie. No dobra, nieważne, tutaj mamy kolejnych ziomeczków. Chyba wszyscy się na szczyt wulkanu w ogóle przenieśli z tymi pojedynkami. Tak to wygląda. Poszukajmy kogoś. O, ale super fura tutaj jest. Kurczę, szkoda, że mam lepszą. Chyba trailcat lepszy jest, nie? Na te offroady. Zobacz, jaki prześwit. Chyba nawet szybszy jest, wyższą prędkość maksymalną ma. Nie biorę tej fury, niestety, ale myślę, że mogłabym nawet w niektórych sytuacjach trailcata pokonać. Chyba przyspieszenie w tamtym autku jest lepsze, bo jest mniejszy. Dobra, wiecie co? Strefa kończy się na wulkanie tak w ogóle. Patrzcie na to. Nie, to jest ciekawe. Teraz zaatakować czy nie? Tam na dole jest jakiś ziombel. Jak tutaj wygląda to? Bardzo prawdopodobne jest, że teraz te pojedynki będą mega krótkie, króciutkie, takie 600 metrów, więc jest spore ryzyko przegranej w tym momencie. O, o! Gościu się tam rozpędził, no musi ryzykować. I to jest trochę niebezpieczne. Tu są te, co na wprost kamienie, gdzie ja jadę teraz. O, właśnie tu, ale może przejadę. O nie! Gaz. Ale nie wiem, czy zmieniać furę, bo tutaj do zjazdu chyba będzie lepszy trailcat. Może, nie wiem, zaraz zobaczymy, co będę miał do wyboru. Na pewno offroadową furę biorę. Metro. Szybka na kosmos. Kurde, dobra, biorę ten 9 poziom. Mam nadzieję, że on ma wysoką prędkość maksymalną, ten samochód. Wydaje mi się, że może mieć, ale zobaczcie, jaki krótki pojedynek. Tutaj na szczycie wulkanu naprawdę jest hardcore pod tym względem. I przeważnie właśnie meta jest gdzieś w tym miejscu, gdzie zakończyliśmy przed chwilą. Ale emocje. Dobra, ktoś jedzie w moją stronę. Zobaczymy, kto siedzi tutaj. Jest w złej pozycji, więc ja go tu. 10 poziom, funko. O kurde, ty patrz, nie wiem, 100 metrów? Ile tu jest metrów? 150, dawaj! Jest! Chyba trafiłem! Aj, on się udało, ała, mój palec. Ała, pobiłem go, kurde! Co będę miał do wyboru? Ford Bro... Dobra, dawaj tego Bronki, Ultra... Co to jest w ogóle? Zobaczymy to! Widzicie, jakie to krótkie pojedynki? Ja nie, 200 metrów pojedynek, słuchajcie. To jest naprawdę loteria. Ja myślę, równie dobrze mógłby ten pojedynek być w drugą stronę, nie? Teraz mam chyba jeszcze lepszą furę, ale wydaje mi się, że on może mieć niską prędkość maksymalną. Dobra, to samo, patrz. Ale co tu jedzie? 12 graczy zostało tak w ogóle. Ty, ej, rzuca nim trochę. Piszcie w komentarzach, to jest dobry samochód. Ja go mam pierwszy raz w ogóle. Pierwszy raz mam tego furka. Jestem podjarany, bo nie... O, dawaj teraz, wyrwali się na dach. Piąty poziom. Lód! Na lodzie jestem. O. Ja nie wiem, czy muszę mieć lepszą furę od tej mojej. Ale ścigał się dalej, bo o to mi tu chodzi. Kurde, co tu napęd na tył jest? Au! Ej, tu jest chyba, ja nie wiem, co tu jest za napęd, ale ciężko to na kierownicy opanować. Nad kamieniami, człowieku. Ej, ja to przegram, ja nie mogę tej fury opanować. Zmieniam ten samochód, tym się nie da jeździć na kierce.
Oby miał coś lepszego, albo innego, nie wiem. Centenario? Nie, to nie zmieniam. To muszę zostać przy tym. Przecież Centenario nie zjadę z tego wulkanu. Ole lipa ty, ej, ten samochód, on jest pewnie bardzo dobry, ale on na kierownicy jest niezbyt przyjemny, wiesz. Dobra, 20 sekund do ostatniego, teraz, nie no, musimy zjechać na pewno tu na wprost, nie ma innej opcji. Dobra, 13 sekund, jedziemy. Nie ma innej opcji, że będzie gdzieś indziej, musi być tu. Ej, straszna jest ta fura. Czurkę dawaj, czurkę. O kurde, ty w drugą stronę zupełnie. Ten samochód jest okropny na kierkę. Ja nie wiem, jak ja mam go kontrować. Mogliśmy, ej, koło tego trzeba było zjechać. No ale kto by wiedział, ja myślałem, że to jest najlepsze miejsce. Ja pierniczę, ta fura jest okropna. Dobra, spróbuję wulkan tu objechać przy zjeździe. Mam niby szybki samochód, ale ja wam coś zaraz powiem. O, na temat aut tutaj w tym trybie Fortnite. No to nie tylko chodzi o to, żeby samochód był super szybki, ale o to też, żeby był w miarę stabilny. W miarę, kurde, bezpieczny. Bo co ci po szybkości, jak duże prawdopodobieństwo jest, że się rozwalisz nim, no nie? To ta prędkość ci w niczym nie pomoże. Znaczy, no, pomoże, jak go kuźwa opanujesz. W przypadku kierownicy jest to trudne. Ale na padzie myślę, że do ogarnięcia na spokojnie. Dobra, teraz tutaj uwaga. Ou, 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 ou! Budynek, budynek, budynek! Okej, wydmy, wydmy. Teraz wypadałoby przez te wydmy. Jakie chopy! Wypadałoby przez te wydmy przejechać drogą. Bo zobaczcie, co się z tym Bronisławem dzieje. Ja piernicz tutaj wąwozem niby tym takim. Ja pierniczę! Gaz! Ja! O! 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 Hamuj! O, shit! Ten samochód jest przesadzony na kierkę, nie wierzcie go! Dawaj szybko, bo przegram! Ja pierniczę! Nie biorę nigdy już tego Bronco! Mogłem zostać przy poprzednim Fordzie! O my god! Co to był za odcinek? Ludzie, kochani! Ja myślałem, że mi ręce pourywa przy tym samochodzie. Ale trzeba przyznać, że mimo wszystko jakoś się udało. Chyba miałem farta i trafiłem na słabych graczy, bo no widzieliście, jak jechałem tym Bronco. To po prostu na wszystkie strony latała ta kierownica. Nie wiem, jakim cudem w ogóle trafiłem mniej więcej w cel, chociaż go przeleciałem. Samochód za szybki na kierę, zdecydowanie, ale na padzie myślę, że jest koks. Jezu, moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z trybu Fortnite, z eliminatora Forza Horizon 5. Mam nadzieję, że wam się ten podobał. Trzymajcie się, na razie, cześć.